Głos nadziei, na każdy dzień. W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 16 do 17. Zanim mędrcy ze wschodu przynieśli swoje dary dziecięciu z Betlejem, zanim Arka Noego uniosła się na wzburzonych wodach potopu, zanim Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu Eden, zanim nasz świat wyszedł spod ręki Stwórcy, Syn Boży istniał wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Oto jak, będąc na ziemi, mówił do Ojca: a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 5. Zbawiciel mówił tu o swojej wspólnocie z Ojcem jeszcze przed założeniem świata. Faktycznie, natchnieni pisarze Nowego Testamentu pisali wyraźnie, że Jezus, Syn Boży, jest Stwórcą Wszechświata. Paweł pisze o Chrystusie: niebiosa są dziełem rąk Twoich. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 10. Nocą, kiedy patrzysz w rozgwieżdżone niebo, pomyśl, że wszystkie planety, gwiazdy i niezliczone galaktyki są dziełem Jego rąk. Isaac Watts napisał: On ukształtował gwiazdy, te niebiańskie ogniki. On zna ich liczbę, nazywa je po imieniu. Jego mądrość jest niezmierzona, bez granic. Jest głębią, w której toną wszystkie Twoje myśli. Jezus Chrystus jest kimś więcej niż Synem Marii. On jest Synem Bożym. Robert H. Pearson.